Witajcie, nazywam się Ilona Jankowska-Mokrzycka, a to mój kanał One Love Atelier Bridal. To mój pierwszy merytoryczny odcinek i pewnie zastanawiacie się, dlaczego to właśnie motyw przewodnik będzie tematem tego pierwszego odcinka. Ano właśnie dlatego, że według mnie wszystkie inne elementy ślubnych przygotowań ściśle się z nim wiążą i w dużym stopniu warunkują to, na co i w jakiej formie później będziecie sobie mogli pozwolić. Jako przyszła panna młoda z pewnością przeglądasz strony internetowe i kolorowe magazyny w poszukiwaniu inspiracji, więc wybranie motywu przewodniego może przyprawić cię o zawrót głowy, zwłaszcza kiedy masz dosyć ograniczony budżet, a wybranie motywu wydaje ci się ekstrawagancją. Ale czy na pewno tak jest? Czy zawsze wybieranie motywu przewodniego wiąże się z dużymi kosztami? Na przykładzie naszego ślubu udowadnię wam, że to wcale nic trudnego. Planując nasz ślub, jak każda panna młoda, chciałam, aby nasze przyjęcie było wyjątkowe. Nie chciałam kupować gotowych dekoracji, zaproszeń, ani korzystać z podstawowej oferty domu weselnego, bo brakowało mi elementów, za pomocą których moglibyśmy spersonalizować tak ważne dla nas wydarzenie. Zdecydowaliśmy się zatem na motyw vintage. Styl kojarzył mi się ze szlachetnością, jakością gatunku czy przeniesieniem się do innej epoki, więc wybrałam suknię w stylu lat 20. w nieco nowocześniejszym wydaniu, kojarzącą mi się z czasami, kiedy kobieta flirtowała z mężczyzną, trzymając w ręku długą cygaretkę. Wybraliśmy zatem na początku dwa kolory przewodnie. Było to miedziane złoto i odcień brzyskini. Tak się stało, że na pół roku przed ślubem wyjechałam do Norwegii i tam ślubną dekorację, jakby oddającą ducha vintage, udało mi się upolować w norweskim sklepie z antykami, sklepie przypominającym strych mojej babci. I tam właśnie znalazłam wszystko to, czego potrzebowałam. W sumie, w dodatkowym bagażu przywiozłam 18 kg cukiernic, miseczek, świeczników, kupioną za kwotę 475 koron, co daje na nasze polskie złote jakieś 220 zł. Oczywiście mogłam pójść na łatwiznę i kupić całą dekorację potrzebną do stworzenia tego klimatu w popularnym sklepie sieciowym z dekoracją do domu, ale licząc to, ile bym musiała wydać na wszystko, co udało mi się zakupić i upolować, pewnie koszt samych świeczników opiewałby na kwotę około 2000 zł. Udało nam się zatem tym sposobem sporo zaoszczędzić, a wybrana dekoracja miała prawdziwego ducha vintage. Jak widzisz, nie zawsze wybór przewodniego motywu wiąże się z dużymi kosztami. Poza tym nie wszystko musisz kupować. Być może wystarczy porozmawiać z menedżerem sali weselnej i uda się wybrać z tych dekoracji, które mają coś, co jest zgodne z waszymi oczekiwaniami. Na rynku powstaje też bardzo dużo firm zajmujących się wypożyczaniem ślubnych dekoracji, więc warto zrobić rozeznanie na lokalnym często rynku, bo wtedy cena wypożyczenia zazwyczaj jest dużo niższa od ceny zakupu, więc myślę, że warto pomyśleć też o takim rozwiązaniu. Powinniście zacząć przede wszystkim od stworzenia wizji swojego ślubu, wizji swojego przyjęcia weselnego i od wybrania elementów, za pomocą których będziecie mogli ten dzień waszego ślubu spersonalizować. I decydując się już później na kolejny motyw, na konkretny motyw, możecie w nim przemycić wasze zainteresowania, pasje. U niektórych par jest to po prostu kolor, miejsce na świecie, styl w modzie, kulturze lub po prostu jakiś symbol. Najlepiej więc byłoby, aby wszystkie elementy miały duszę, aby goście weselni wiedzieli, że znajdują się na waszym weselu poprzez otoczenie ich elementami, które będą im o tym przypominać, nawet jeśli nie będzie was w zasięgu wzroku. Mam nadzieję, że kolejny odcinek będzie dla was szczególnie interesujący, bo opowiem wam o tym, jak należy przygotować się na spotkanie w salonie sukien ślubnych i na ile przed ślubem należy zamówić swoją suknię ślubną. Myślę, że będzie to bardzo interesujący odcinek, zwłaszcza teraz w tym czasie, kiedy to panny młode szukają już swojej wymarzonej sukni na kolejny sezon. Więc jeśli podoba wam się mój kanał i to, o czym mówię,
koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i dajcie łapkę w górę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.